Witam was, moi kochani, po krótkiej przerwie w moim nowym studio, na moim nowym bananowym fotelu z nowymi chmurami nad głową. Przez ostatnie tygodnie przeprowadzałem się do nowego domu, który kupiliśmy razem wspólnie z JJ.com. Jeżeli jeszcze nie widziałeś filmu z remontowania domu oraz jak powstaje to studio, no to zapraszam cię, mój drogi przyjacielu, na mój drugi kanał, który nazywa się Farelski. Zostaw tam suba i obejrzyj ostatnie odcinki, bo naprawdę sporo się działo. Sporo też będzie się działo w grze Squad Busters, ponieważ do gry zostaje dodana nowa Halloweenowa aktualizacja, a wraz z nią zostaje dodane do gry Frank Poco oraz Raps, nowy Halloweenowy straszny świat, dwa nowe modyfikatory i masa nowych Halloweenowych skinów. Obiecuję, że już wracamy z regularnością na kanał. Jeżeli cieszycie się z mojego powrotu, zostawcie łapeczkę w górę. Zobaczę, ile osób na mnie czekało. A teraz lecimy. Do gry został dodany nowy świat, więc sprawdźmy sobie, na którym miejscu on się znajduje. Na początku mamy zielony świat, później pustynny, królewski, plażowy, lodowy, świat lawowy i... na końcu prawie że upiorny świat. Informacje o świecie. Na tym świecie możemy odblokować takie postacie jak Poco, pułkownik Raps oraz Frank. Dodatkowo są dostępne nowe tryby bitewne, automat z łupami. Na mapie pojawiają się automaty z nagrodami, ciekawe. Oraz drugi tryb, który nazywa się starcie mega bossów. Mega szkieletowy król walczy z mega zombie kaiju. Dzisiaj te dwa tryby sobie zagramy i ocenimy. Następnym światem jest już tylko Liga Oddziałów. Jak widzimy na mapie, mamy też Halloweenowego Poco, który przychodzi do nas z eventami. Kliknijmy i uwaga, rzut okiem, upiorny świat. Szansa na zdobycie Raps'a, Franka oraz Poco. Załaduj dynie w bitwach, aby otwierać straszne skrzynie. Jak widzicie tutaj pode mną, po prawej stronie, mamy nagrody za zebrane dynie. Kiedy otworzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstą skrzynkę, to mamy gwarantowanego Poco. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na 16 odblokowanej skrzynce mamy Franka. I w 21 skrzynce znajdziemy porucznika Raps'a. Wchodzimy sobie teraz w księgę i sprawdźmy, jakie nowe moby pojawią się wraz z nową aktualizacją Halloweenową. Lecimy dalej i mamy pierwszego bota. Nietoperzy bot. Zwykły, klasyczny bot teraz będzie miał skrzydełka. Mamy robotyczną Ems. Kozacko. Robotyczny Mortis dołącza do gry. Robotyczny Frank. O proszę, patrzcie widzowie, każdy kto grał Clash Royale wie, kto to jest Executor. To jest jedna z moich ulubionych postaci w Clash Royale. Bot Faraon, szkieletowy smok, szkieletowy król oraz zombie kaiju. Sporo tych nowych potworów. Dzisiaj jako pierwsi w Polsce odblokujemy i wymaksujemy Franka na 4 gwiazdki. Później zwerbujemy go do oddziału i zobaczymy, jakim jest kozakiem. Więc na samym początku sprawdźmy, jak wygląda szczegóły. Frank, postać rzadka, obrońca, 80 damage'a, 3200 życia. Na pierwszej gwiazdce jego młot wywołuje falę uderzeniową. Dajmy mu fuzję, jest troszeczkę większy, okej. Ma taką pelerynkę. Słuchawki standardowo. Niestety żadnego nowego skinka do niego nie ma, a szkoda. Więc na samym początku przetestujmy sobie go na arenie treningowej na pierwszym poziomie. Zobaczmy, jak on uderza. Boom. 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 Okej, rozumiem, że jego uderzenie po uderzeniu staje się coraz bardziej szersze. Ziemia pęka i uderza też postacie z tyłu. Z tego, co kojarzę. Dobra, podejdźmy sobie tutaj do mobów. Zobaczymy, czy wszystkie trzy naraz uderzymy. Tak jest, uderzamy nawet trzy naraz, więc kozacko. Jest to taki atak obszarowy. No ale na pierwszym poziomie oczywiście Frank nic nie robi. Nie ma żadnego dodatku, żadnego ulti. Więc czas go wymaksować. Kiedy podniesiemy naszego Franka na poziom drugi, fale uderzeniowe są silniejsze i mają większy zasięg. Kiedy ulepszymy go na poziom trzeci, gdy przyjmie obrażenia, ładuje silniejsze obrażenia, czyli Frank generalnie się denerwuje i uderza mocniej. Na poziomie 4 gwiazdek Frank po pełnym naładowaniu wywołuje super falę uderzeniową. Brzmi groźnie, więc maksujemy i gramy dwa nowe tryby. Tak wygląda awatar Franka na poziomie pierwszym, tak wygląda na poziomie drugim, tak wygląda na poziomie trzecim, a tak wygląda na maksymalnym czwartym poziomie. Tworzymy oddział i gramy nowy tryb, aby zgarnąć trochę nagród z automatów. No to lecimy, północna kostnica, mega przeciążenie i uwaga, automat z łupami, czyli nowiusieńka mapa, nowiusieńki modyfikator. Sprawdźmy, jak działają automaty. Ale na początku sprawdźmy się z nowym Executonerem. Chodź, chodź, wariacie. Archer Queenka da mu radę, czy nie? No dawaj, 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 dawaj. Dobra, porobiony, łatwo. Dobra, weźmy kolejną postać. Jest i Frank, super kozak. Mamy Franka oraz Archer Queen, więc lecimy teraz ostro. Jeju, ten bot przebrany za Mortisa. Kozak. Naprawdę wygląda mega przyjemnie ta mapka. Oczywiście jeszcze mamy też nowe dźwięki Halloweenowe. I spójrzcie, czy to jest Ems, która strzela ze swojego dezydorantu? Tak jest. Jest pierwszy oponent. Dawaj, 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 dawaj. Wow, 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 chodź, 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 chodź.
Nie ma Twittera? To niezły nick. Dobra, ja go porobię na szybkości. Tą arczerkę mu zestrzelimy pierw, porobiona. Frank, dawaj, jedziesz z nimi! Masz czwarty poziom, stunuj ich! Zaraz będzie ulti na Franku. O nie, lightning, lightning, padam! Muszę uciekać! Nara, nara, nara! Nara, nara, nara! Czekajcie, 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 gdzie to uciec? Potrzebuję golda. Jednego golda, aby otworzyć skrzynię. Dobra, jest gold i skrzynka, szybko. A! Otworzyłem skrzynkę, wypadły gemy, nie było postaci! No dobra, rozumiem, o co już chodzi. Ej, fajne! Oj, 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 oj. Ej, ja jestem w stanie go pokonać jeszcze. Dobra, leży! Leży! No i dawaj, ostatnia walka! Aaaa! Nara! 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 Nie bij, nie bij, nie bij. Tu są złote buty w automacie, ale czad. Szybko, szybko, szybko. Unik, 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 unik. Archer Queen kolejna. Może być. Idę po jakiegoś golda. Szybko, te baty zestrzelmy. Aha! Chłop we mnie wyjeżdża. Dobra, tutaj. Executonera. Na raz, dwa, trzy. Dobra. Jest i skrzyneczka. Ej, ej, zostaw, 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 zostaw to! No i wziął mi, skubnął. Dobra, leży. I to max mu porobimy. Padaj! Dzięki za lucik. I mamy, patrzcie, kolejną maszynę wendingową, z której wypadnie 20 klejnotów, a my tego nie chcemy. Albo dobra, weźmy. Kolejne 20. To będzie mega mocne, mega mocne. Jak tu weźmiemy sobie jeszcze goblinki, no to goblinki oczywiście wyrzucą nam golda, tak właśnie w tym przypadku się stało. I możemy otworzyć kolejną maszynę, automat. I kolejne klejnoty wypadają. Zarąbiście. Dobra. Król barbarzyńców. I to mi się podoba. Dobra, jedziemy teraz im. Spójrzcie na to! Za 10 golda u góry jest 3 razy klucz? Nie wierzę. Biorę. I co? 3 skrzynki będę miał za darmo? Patrzcie, za darmo skrzynia. Raz. Zdążę, 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 zdążę. 2. Max się przyda. Będziemy szybciej biegać. O! Ktoś mi padł. Wyjaśniamy teraz. Szybciutko. Szkieletonka jeszcze nie biliśmy. Znaczy dragona skeletona. O, 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 o. Pierwsze, pierwsze, pierwsze miejsce. Kolejny raz będzie pierwsze. Tak, utrzymujemy się na pierwszym. Dobra, go, go, go. Leczonko jakieś. Max. Dobra, powiem wam tak. Ta mapa jest mega ciężka. Nie jest wcale prosta. Myślałem, że to będzie coś łatwiejszego. Nie mogę nazbierać jednostek, ponieważ cały czas ze skrzynek wypadają nam jakieś inne nagrody. Patrzcie, 8 butów na przykład. I dzięki temu będziemy szybsi. Fajne. Pierścień! Dobra, ja chcę ten pierścień. Mam 40 golda, będę miał? 24. Szybko, 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 szybko. 19 sekund, 19 sekund. Jest! I bierzemy pierścień! Dzięki czemu będą nam cały czas gemy rosły. No i dobrze, i teraz wystarczy, że utrzymamy swoją pozycję. Gdzieś na przykład będziemy biegali po bokach mapy. I ładują nam się klejnoty. Pięknie. Dobra. To będzie naprawdę ciekawy i zwariowany tryb, bo jeżeli wam szczęście nie dopiszę i cały czas ze skrzynek będą wam wypadały albo złote, albo zwykłe buty, albo gemy, to jak chcecie stworzyć drużynę, aby zająć pierwsze miejsce? Nie da się! Mega przyjemnie się grało, teraz lecimy z kolejnym trybem. Został mi do odblokowania jeszcze Poco oraz porucznik Raps, ale te postacie sobie zostawimy na następny odcinek i w następnym odcinku też sobie sprawdzimy nowe skiny halloweenowe, więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i oczywiście pamiętajcie, zanim kupicie cokolwiek w grze Squad Busters, nie zapomnijcie użyć kodu FARREL w sklepie. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. No to teraz przyszedł czas zlać skórę szkieletowi oraz zombie kaiju. Nawiedzony ogród, nowa mapa, starcie mega bossów oraz tanie skrzynie. No dobra, tutaj będzie niezła bitka. Jak widzicie, mamy mega szkieletona króla. I tam był jeszcze kaiju, zombie kaiju. Dobra, szybciutko. Pyk. Do tego arczerka. Lecimy. Kurczak, kurczak się przyda, będziemy szybciej zbierali skrzynki. Let's go, chicken. Gdzie jest skrzynia? O, z powrotem na respie u mnie, dobra. Kolejny chicken, let's go. Kolejny gold i kolejna skrzynka. Gdzie jest Frank? Chicken. Dobra, do góry, do góry, do góry. Jesteśmy na środku. I tutaj jak widzimy, król szkieletów walczy z kaiju. Oni nawalają się między sobą? O co chodzi? No dobra, czyli może dojść do takiego momentu, że któryś z nich będzie miał bardzo mało HP, a jak my wlecimy na trzeciego, pokonamy bossa i zdobędziemy z niego sporo lootu. Za chwileczkę postaramy się zabić tą postać, ale zanim to zrobimy, potrzebujemy oczywiście mocną drużynę. Ojojojojojojojo, uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, 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 tutaj szybka bomba. Łuczniczka kolejna. Wyjaśniamy ich? Ta, teraz już na spokojnie, zobaczcie co się dzieje. Arczerka na fuzji już robi robotę. Dobra, dawać, 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 dawać. Kurczak kolejny. Już mam 21 butów, 24, dobra.
szybko uformujemy sobie za chwileczkę dużą bandę. Kolejny frank, o to chodzi. Potrzebuję kolejnego franka. Ej, dopiero pierwszy raz usłyszałem dźwięk franka. On tak gada, Frank! I dołącza do drużyny. Myślałem, że frank powie jak w Brawl Stars, nic więcej. Uwaga, dźwięk franka. Frank! Okej. Postaramy się zrobić jak największą drużynę franków. Let's go. Let's go. Kolejna ewolucja. I wjeżdżamy na środek, pokonać Kaiju oraz Skeletona. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Niewidka. Mamy tu jakiegoś takiego mniejszego bossa. Postarajmy się go szybko pokonać. O, ktoś zniszczył mega szkieleta! Halo, halo! No chłop mi wjechał! Dobra, za to gościu zginiesz, nie? Za to gościu giniesz. Dobra, porobimy Kaiju. Szybko, szybko. Frank? Mój Kaiju! Niewidka jeszcze od Leona i mamy to! Ale się posypało! Dobra, mega zombie Kaiju porobiony. Fuzja? Wow! Dobra, jest klepa! Jest klepa! Przegram to czy wygram? Aha! Chyba muszę się cofnąć! To był przypał, miałem dużo franków. Ewolucja na franku kolejna. Butter Healer. Dobra, teraz się zemszczę. Let's go! Tyloma frankami jeszcze nie atakowałem. Nie mam pojęcia, nie widzę nic co się dzieje. Dobra, chyba padam. Padam czy nie? Żyję, dobra. Battle Healer. Żyćko jakieś, bomba. Tu w chłopa. Leżysz gościu. No jazda z nim, do spodu. Tak jest. Battle Healer. Kroję te gemy. Dobra, mega szkielet jest mój. Mega szkieletowy król. Pada 10-9. Wow! Z mega szkieleta więcej się sypia niż z zombie kaiju. Zdążę jeszcze zabić tego zombie kaiju czy nie? No niestety. Dobra, to jest mega zwariowany tryb. Tutaj będzie dobra farma gemów. Nie ma co gadać. Po tak długim czasie dzisiaj mi się grało naprawdę mega przyjemnie. Mam nadzieję, że ta aktualizacja Halloweenowa naprawdę rozwali system. Już nie mogę się doczekać, aż odblokuję wszystkie nowe skiny. Jeżeli wy również nie możecie się doczekać nowej aktualizacji, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Na dzisiaj to by było tyle i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!